A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 werset. W naszym życiu wiary jest to absolutnie niezbędne, aby mieć wciąż przed oczami Boga takiego, jakim On nam się objawił w Nowym Testamencie i mieć świadomość, w jakiej relacji względem Niego się znajdujemy. Abraham znał Boga jako Wszechmogącego, który ma moc wypełnić wszystko, co obiecał. My dzisiaj mamy znacznie większe poznanie i wiedzę o Bogu Stwórcy niż starotestamentowi wierzący. Znamy Go jako Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa i wiemy, że On także jest naszym Bogiem i Ojcem. On jest tym niezmiennym, od którego pochodzi każdy dobry dar, Bogiem wszelkiej łaski, który zaprowadzi nas bezpiecznie do celu i jedynie mądrym Bogiem, który ma wspaniałe plany na nasze życie. Dodatkowo wiemy, że wieczny Syn Boży zasiada teraz jako uwielbiony człowiek na tronie po prawicy majestatu Bożego. On jest głową w niebie, z którą jako Jego ciało jesteśmy złączeni nierozerwalnie. Ileż to powodów mamy więc, aby Mu bezgranicznie ufać? Historia Kościoła przedstawia nam wielu mężczyzn i kobiety, którzy dzięki poznaniu Boga takim, jakim objawił się w swoim Słowie, poczynili wielkie kroki wiary. Jerzy Miller miał wielkie pragnienie, żeby swoim życiem udowodnić, że Bóg się nie zmienił i że obietnice Jego słowa ani trochę nie straciły na ważności. Pewnego dnia czytał Psalm 68, werset 6. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. W swoim pamiętniku napisał w związku z powyższym następujące słowa: Z Bożą pomocą będzie to moim argumentem przed Nim w trudnym czasie odnośnie do sierot. On jest Ojcem. I dlatego można powiedzieć, że sam się zobowiązał, iż postawi dla nich wszystko do dyspozycji i będzie się o nie troszczył. Ja tylko potrzebuję przynosić mu potrzeby tych biednych dzieci, aby zostały zaspokojone. To imię Ojciec Sierot zawiera wystarczająco dużo zachęty, aby położyć na miłującym sercu Bożym 1000 osieroconych dzieci. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Pan Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Pierwsza Księga Mojżeszowa, werset 17. 17 rozdział, werset 1.